Gala Polskiego Czerwonego Krzyża, jak mówi prezydent, to święto ludzi niezwykłych, ludzi, którzy potrafią podzielić się z drugim człowiekiem największym darem, własną krwią. Przecież wszyscy wiemy, że krew była i jest symbolem życia, poświęcenia i bohaterstwa. Można ją pozyskać od człowieka, od drugiego człowieka, który jest wrażliwy na potrzeby ludzkie. I dzisiaj z okazji Państwa Święta, ja również jestem dawcą krwi, z okazji tego święta życzę Wam wszystkim, abyście mogli dalej realizować tę piękną, szlachetną misję. Dla mnie i dla nas wszystkich jesteście bohaterami. A osób, które chcą pomagać i oddają krew, jest coraz więcej. Podczas gali wręczono zasłużone medale, odznaczenia oraz nagrody tym, którzy od lat regularnie oddają krew. Najwyższym odznaczeniem, jakim dla krwiodawcy jest, odznaczenie zasłużony honorowy dawca krwi, zasłużony dla zdrowia narodu. Żeby takie odznaczenie otrzymać, trzeba mieć oddane minimum 20 litrów krwi oraz zostało odznaczonych 67 krwiodawców odznaczeniami pierwszego i drugiego stopnia. Żeby takie odznaczenia otrzymać, trzeba mieć oddane 18, 12 i 6 litrów krwi. Ja bardzo się cieszę, że tylu krwiodawców zostało dzisiaj odznaczonych. Jednocześnie chciałbym zachęcić wszystkie osoby do oddawania krwi. Tej krwi cały czas brakuje. W myśl dewizy dar krwi, darem serca, darem życia. W tym roku już po raz 65 obchodzono dni honorowego krwiodawstwa. Jeszcze raz chciałbym podziękować za wasz wielki dar krwi, bo przecież tylko człowiek zdrowy może oddawać tą krew. Nie ma jeszcze sztucznej krwi. Trwają na całym świecie badania uczonych, być może kiedyś będzie ta sztuczna krew. Na razie opieramy się na krwi, którą każdy sam musi ze swojego organizmu produkować. Także jeszcze raz składam wyrazy uznania i szacunku. Jak mówiła podczas gali Joanna Libera, nie ma w życiu człowieka nic wspanialszego niż to, kiedy jeden człowiek pomaga drugiemu, a szczególnie gdy własną krwią ratuje mu zdrowie i życie, niesie konkretną pomoc, często w dramatycznych chwilach dla chorych i poszkodowanych w nagłych wypadkach. Cóż może być bardziej wzniosłego niż to, że honorowo i bezinteresownie człowiek oddaje cząstkę samego siebie bliźniemu. Dzieląc się sobą z drugim człowiekiem, czyni to z dobroci serca. Daje osobisty przykład, a także wsparcie w myśl zasady. Dar krwi, darem serca, darem życia. Nie bez przesady można stwierdzić, że honorowe krwiodawstwo jest jedną z form nowoczesnego, współczesnego patriotyzmu. Stosunek honorowych dawców krwi do najbardziej ludzkich potrzeb zasługuje na najwyższy szacunek i powinien być wzorem dla tych, którzy nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, jak wiele mogliby zrobić dla innych. Wśród wyróżnionych krwiodawców rekordzistą został Stanisław Gontarski, który oddał ponad 67 litrów krwi.